Okej. Mam następny element. Walczyłem z tym. Trochę mi nie wyszło jak trzeba, ponieważ jak się spojrzy, doklejane było. Nie miałem w ręki na element 4 ten. No ale jakoś tam się doklei, przykleiło, tak? Tutaj jeszcze to. Tutaj wejdzie ten element do środka. Jeszcze opcja jest na kokpit, tak? Przypiąłem tu palcem, po co jeździć. Ten element to jest nasz kokpit. Muszę wymyślić metodę. Muszę wymyślić metodę, jak zrobić tą szybkę. Jest metoda, ale tak to. Pierdliwe jest, że. Ale okej. Modelarstwo, tak? Modelarstwo to jest pewien element tworzenia, tak? Z 2D do 3D. To jest taki grafika jak 3D, tylko mam to bardziej manualne, tak? Bardzo dobre ćwiczenie. Ostatnio córkę C młodszej się spodobało, no ale ma 6 lat, więc więcej to ja robię niż ona. Ale to nie o to chodzi, tak? Ważne, że wspólnie też spędzamy czas. Co w dzisiejszych czasach, tak? Jest to problematyczne. Dla ojców wręcz. Okej. Walka by była teraz. Jeszcze ten element mam zrobiony. To mamy jakby silniki, tak? Silniki. Okej. Mamy elementy. Teraz mamy to, to, to. Wyciąłem. O. O, w ten sposób. O, to jest góra. Dobra. Próbuję to. To mamy to, 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 co miałem, tak? Zaczynam robić kabinę, żeby można ją było ogarnąć. W ten sposób, żeby. Nie. Tutaj mam. Złapie ostrość. Gdzie to jest? Jakoś tak, nie chcę ostrość wchodzić. Łapie mi. Dobra. Ten sposób. O, tu. No i teraz. Dobra. Sorry, ale piec rozpalałem. Jest godzina 4 rano. Stałem w pół do, już spać nie mogę. I ten robię. Tutaj to będzie, tak. I z tego co widzę, będzie do środka. I to to. I to jest ten element. Do tego mam taki marker, którym. Tak, Biedronie go kupiłem. Albo gdzieś indziej. I ja go. Tutaj mam czarne linie, tak? No dobra, to będę ciął, kleił i zobaczymy, co będzie. Okej. Dwa elementy. No, lampa mi się tutaj pimą robi. Ojej, miga. O, zagrzała się. LEDy już kończą się. O, te dwa elementy zrobione, wycięte. Jeszcze trzeba tylko trochę podretuszować. Ten element też już gotowy. Więc tu już powycinałem. Co do wycinania, no to nożyk. Tu ustawiamy. Ostrość. I pyk. Ok. Kończąc poprzednie elementy, mamy tak i tak. Udało mi się
zorientować. Teraz dochodzę do wniosku, że wnętrze zrobię, które będzie w ten sposób. Tu są dwa fotele. Są dwa fotele. Które będą sobie tutaj działały. Okay. Tu mamy środek, pewnie tu wejdzie tak, to tak, tu fotele i zmontowałem to zestaw silnikowy do obudowania. No to wygląda, że będę miał to, że będę miał to tak do zabudowania. Teraz robię ten element. Mamy zewnętrzne. Mamy 29. Mamy 30. I będziemy potrzebować teraz 37, 36, 38. OK. Do retuszowania krawędzi mam marker. Próbowałem pędzlami. Nie ukrywam, jest to bardzo wygodny marker. Coś tutaj z ostrością. Tutaj ma ostrość. Coś z ostrością ustawię. OK. To robię dalej. O, tutaj mam teraz takie zakładki zrobiłem. Nie ma tego w ogóle na rysunku. Więc to powinno pomóc ładnie, równo przykleić. O, no dobra, to robimy dalej. OK. Mam zrobiony ten element. Jednak tu potrzeba jeszcze wyciąć. A już mam tak. O. Do tego jeszcze takie tworzę. O. Co jest z tym zburzeniem? Miałem wcześniej dobrze, coś z telefonem jest nie tak. Może autofokus. Będziemy tutaj montować jakieś pęszeta. Tak będzie. Może teraz bo tutaj z boku. O. No dobra. OK. To tyle, co dzisiaj się poustawiałem. Nie ma tu jak poranek. Walczyłem z tym wszystkim. Na razie jest włożone na sucho. Zobaczmy takie coś. I będzie budowa kabiny. No a z kabiną, jak to z kabiną, jest zawsze coś. Trzeba też podoklejać, podokładać. Jeszcze te elementy są do dołożenia. Tutaj. Tutaj, no i tu jeszcze. To wszystko będzie retuszowane. Więc na razie tym się nie przejmuję, bo to jakby cały czas jesteśmy na etapie pracy. Tym bardziej, że rysunek też jest tak do końca nie są. To będzie kabina. Tak. 35, 34. Trzeba będzie zrobić szablon szybki. Więc to wyciąć, odrysować na jakiejś folice. Folice jakieś tam. Gdzieś tu miałem folijkę. Folijkę. Chciałem wam pokazać, ale ja mam różne gadżety. To jak ten majsterkowicz, tak? To jest tak, to jest tak. Tutaj mamy różne rzeczy, tutaj, tutaj. Zestaw noży, jakoś do lasu.
Trzeba by pójść odpocząć. Gdzieś tą folijkę miałem, chciałem wam pokazać, ale... Ewentualnie może być jeszcze coś takiego. Jak może widzicie, to jest jakaś tam folia do skoroszytów. To też fajnie się robi. Tylko pamiętać trzeba o tym, że dużym wyzwaniem jest połączenie tych cięć, żeby nabrać kształtu takiego obłego. Zrobić, no. No dobra. Okej. Jest. Coś takiego znalazłem. Gdzieś tam pudełko po zakupach. Będę próbował tą folię tutaj ogarniać. Na razie nie zniszczona. No zobaczymy. O! Slipy. Confidence, comfort. Okej.